piątek 28 października w Zespole Szkół imienia Władysława Szybińskiego w Cieszynie miało miejsce ślubowanie kadetów klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym. Po części oficjalnej odbył się piknik wojskowy. Dzisiaj mamy Dzień Kadeta, tak to oficjalnie w naszym kalendarzu szkolnym się nazywa. 14 rocznik klasy wojskowej, ale takie ślubowanie w tej formie jest 10 raz. Ja bym powiedziała, że zainteresowanie tą klasą wojskową jest stabilne. Od wielu lat utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie. Wręcz bym powiedziała, że troszeczkę rośnie. Ja myślę, że dobra opinia, opinia kolegów o tym, że to szkolenie jest atrakcyjne, że nauka w szkole jest opłacalna, sprawia, że młodzi ludzie chcą tu po prostu iść. Są takie dodatkowe czynności, które oferuje, ale to już nie szkoła, ale pan chorąży, który się opiekuje młodymi kadetami, czyli organizuje im wyjazd na szkolenie skoczka spadochronowego. Tam nabywają podstawowych umiejętności, odbywają skoki, no i było to dzisiaj widać. Wszyscy ci, którzy mieli czerwone berety, no są już po pierwszych albo i nawet po drugich skokach. Oprócz tego jeżdżą co roku na obozy wojskowe, takie kilkudniowe, tygodniowe, gdzie no, dostają, mówiąc językiem uczniowskim, niezły wycisk, ale to im się podoba i oni po to tu przyszli, po prostu. W polskich zawodach klas wojskowych ostatnio zajęliśmy drugie miejsce, jak słyszeliśmy, w zawodach ogólnopolskich strzeleckich pierwsze i trzecie miejsce. Nie pamiętam dokładnie, bo tych sukcesów jest tak bardzo dużo i co roku, że musiałabym po prostu sobie zrobić ściągę, ale rzeczywiście odnoszą sukcesy. Życzyć im przede wszystkim, żeby to, czego się nauczą, nie musieli nigdy wykorzystać w praktyce, czyli żeby był pokój, żeby to, czego się nauczą, po prostu służyło rozwijaniu ich pasji, zainteresowań. To jest najważniejsze. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.